Z dzieciństwa tak najbardziej to, co sobie przypominam, to był taki kontakt z naturą. Tato właśnie, tak powiem szczerze, już w takim wczesnym wieku zabierał nas na różne biwaki. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy nad jeziorem, takie noclegi pod namiotem. I w tamtym momencie jakby zrozumiałam, że mój tato bardzo cenił sobie właśnie środowisko, dbanie o nie. Było to dla niego taką cenną rzeczą, wspólne odśpiewywanie pieśni przy ognisku. Dużo naprawdę takich fajnych, ale to fajnych i ciekawych sytuacji, które gdzieś utkwiły w pamięci tak malutkiego dziecka, no i dorosłej kobiety. Muszę powiedzieć, że Wojciech dbał o tą swoją tożsamość, bo nawet pamiętam, jak córka Monika, która pierwszy raz wychodziła za mąż, no to był dumny, że nie wiem, czy wywarł, czy to Monika sama zdecydowała o tym, że będzie miała w swoim nazwisku Zieliska. Myślę, że dla taty było to ogromne jakby wyzwanie, tak? Nasza czwórka w zasadzie różni się jeden od drugiego. Jedynie, co mogę powiedzieć takiego sukcesywnego, jeżeli chodzi o wychowywanie nas, to że tato potrafił w każdym z nas dostrzec coś wartościowego i próbował nam jakby te wartości wpajać, uświadamiać nas, w którym momencie popełniamy błędy, co warto wnieść w nasze życie, co jest istotne, a co nie. Potrafił naprawdę poświęcić cały swój wolny czas, żeby nas w jakiś sposób wyedukować. Teraz były to nie do pomyślenia, żeby uczniowie budowali stadion, tak? Budowali korty tenisowe. Natomiast my wówczas, jako uczniowie tej szkoły, no z wielką przyjemnością na zajęciach praktycznych, żeśmy te zadania wykonywali. No i ja myślę, że to nawet cieszyliśmy się, nie protestowaliśmy, bo było to później wykorzystane przez nas jako ludzi dorosłych. No, między innymi też Wojciech tam był, ja, Karaś, czyli Janek Strągowski, nie tylko on, ale Wojciech Gritzmacher, no wielu nas tutaj było, no, takich no, chłopaków z Białej Piskiej. Czy trudno mi się tak bardzo wypowiadać w ten sposób, no jednak organizowane są te uroczystości, obchodów tych wydarzeń w kopalni Wujek i władze Białej Piskiej mimo wszystko się w to angażowały i podkreślały też tą rolę i Wojtka i pozostałych też ludzi z Białej Piskiej, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Być może był jakiś niedosyt, niemniej jednak staraliśmy się my jako parlamentarzyści też tą rolę jakoś widzieć, wspierać, pomagać, uczestniczyć. Być może jest jakiś niedosyt z tym związany, ale no nie ma co do tego aż tak zbyt wielkiej wagi przykładać. Natomiast to co trzeba byłoby chyba dodać, to jest to, że Wojtek bardzo tak rodzinnie i czule wypowiadał się o swojej żonie zawsze, był dumny ze swoich dzieci, był dumny z tego swojego patriotycznego wychowania przez swoją rodzinę i to na każdym miejscu podkreślał. To myślę, że to jest ważniejsze, to, że on tak bardzo był rodzinny, że był takim szacownym ojcem dobrej rodziny swojej. Wojciech po prostu no, był jednym z nas, to człowiek z Białej Piskiej, z naszej ulicy, razem wiele inicjatyw byliśmy, no i naprawdę nie żałuję, naprawdę to był trafny wybór, że i wielka przyjemność, że mogliśmy wspólnie pracować ze sobą, nie tylko 8 lat, kiedy byłem senatorem, ale również i przed objęciem tego mandatu, ale również przyjaźniliśmy się po tym, jak po prostu zostałem już, znaczy nie wygrałem wyborów na kolejną kadencję do Senatu. Zawsze byliśmy razem i uważam, że na dobrego konia postawiłem przed 2007 roku, kiedy żeśmy razem w tej kampanii wyborczej jak gdyby
startowali, tak? Bo Wojciech również też startował również i do różnych gremiów. No, trzeba tutaj powiedzieć, że był również wiceprzewodniczącym Rady naszej miejskiej. To też w jakiś sposób nie może być zapomniany. Ale był takim społecznikiem, bardzo zaangażowanym we wszystkim, i politycznie, i społecznie, i rodzinnie, trzeba. I trzeba też powiedzieć, czasami miał, tak jak każdy z nas, różne chwile, trudne chwile, ale to było zawsze skończone, bez jakichś wielkich ekscesów, coś takiego. Także cieszę się, że mogłem z nim pracować. Tato był taką osobą, która trzymała raczej taką dyscyplinę, rygor. Bardzo taką dużą uwagę jakby przywiązywał do takiej hierarchii, tak? Tato uczył nas, dlaczego babcia jest ważna, dlaczego mama jest ważna, czemu trzeba taką pielęgnować właśnie miłość macierzyńską, miłość do drugiego człowieka. Miał w sobie bardzo dużo empatii. Uczył nas, czym jest szacunek dla drugiego człowieka, jak istotną rolę gra zrozumienie potrzeb innych. Takim ulubionym zespołem mojego taty był Dżem. I też pamiętam, że jedną z takich piosenek, którą najbardziej sobie cenił, to była piosenka pod tytułem Mamo. I tutaj widziałam w oczach mojego taty ogromne wzruszenie w momencie, gdy wsiadał do auta ze swoją mamą i puszczał tą piosenkę. Już z Wojciechem też się znaliśmy się, zresztą z Wojciechem znaliśmy się od szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią, bo razem się uczyliśmy, wspólne randki z dziewczynami, wspólne zabawy, także było. Z takiego domu rodzinnego pamiętam, że tato bardzo okazywał uczucia mojej mamie, często przytulał mamę, był takim mężem kochanym, zaskakiwał, przynosił różne upominki. Bardzo często podkreślał taką swoją miłość do mamy, tak? Był takim adoratorem, wręcz powiem. Często wyjeżdżając na różne spotkania podkreślał, chodź Grażynka, pojedziesz ze mną, bo jeszcze jakaś się przypląta. On nigdy do swojej żony nie powiedział Grażyna, Grazia, zawsze to była moja Grażynka, Grażynko. To mi się podobało, że jednak taki szacunek do swojej małżonki miał. I to miał zawsze taki. Tato chyba tak najbardziej przywiązywał uwagę do tego, żeby dziecko było szczęśliwe, tak? Były różne sytuacje, wiadomo, każdy jakieś podejmował swoje wybory. I w momencie, gdy przychodziliśmy jako dzieci, powiedzmy, tato, słuchaj, co o tym myślisz, nawet typu wybierając studia, tak? Tato wysłuchał, ale starał się też w jakiś sposób naprowadzić, ale mówi, jeżeli uważasz, że to będzie dla ciebie dobre i będziesz szczęśliwy, jak najbardziej jestem za, czyli też słuchał raczej. Wojciech był również ochotnikiem, strażakiem, tak, i o jego śmierci dowiedzieliśmy się właśnie w święto ochotniczych straży pożarnych, będąc na spotkaniu w naszym tutaj w Jutrzeńce, byłej Jutrzeńce, tak. Także tam akurat ta tragiczna informacja dotarła do nas. Oczywiście był tam ksiądz Piotr Sulewski, który od razu jak gdyby jakieś modlitwę odmówił, już nie świętowaliśmy tak, jakbyśmy może chcieli, bo jednak to był człowiek po prostu nasz. Kopalnia Wujek była takim głośnym słowem, jeżeli chodzi o mój dom. To, co mogę powiedzieć takiego szczerego, co mi utkwiło w pamięci, w momencie, gdy wchodziłam do domu pewnego wieczoru, zapytałam, tato, ale o co chodzi? Co to jest kopalnia Wujek? I wtedy tato troszeczkę podniósł na mnie głos i mówił, dziecko moje, to ty nie wiesz, co to jest kopalnia Wujek? Natychmiast idziemy na lekcję historii. I wtedy zaczęła się taka przygoda moja właśnie z poznawaniem całej historii, wszystkich wydarzeń.
przedstawiał każdego z uczestników w indywidualny sposób i powiedział jedne ważne słowa. Pamiętaj, to jest święte. Kopalnia Wujek jest czymś świętym dla Ciebie. Opowiadał o tym, jak czołgali się, wyciągając rannych kolegów w tamtej sytuacji, i opowiadał to dosyć z takimi detalicznymi szczegółami, także on miał bardzo dobrze zachowaną pamięć i mówił też, albo przynajmniej mi się tak wydaje, że wtedy był bardzo młodym człowiekiem, miał 19-20 lat, więc to ryzyko nie wydawało im się, że to jest takie duże. A później już z perspektywy czasu to dopiero sobie uświadamiał, że tak naprawdę bardzo łatwo było wtedy stracić życie. W tym roku mija 40. rocznica od tych tragicznych skutkach wydarzeń na kopalni Wujek, w której brał udział również mieszkaniec waszego miasta, Białej Piski, Wojciech Zieliński. Oprócz niego 5 innych mieszkańców Białej Piski. Wojtek o tyle był ważny, że brał udział czynny między innymi w zatrzymaniu 3 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, rozbrojeniu ich, za co miał konkretne szykany. Był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa i w rezultacie zmuszony do opuszczenia Śląska i powrotu do swojej rodzinnej miejscowości. Ja z Wojtkiem spotkałem się, można powiedzieć, dwukrotnie. Pierwszy raz w czasie strajku, kiedy był odpowiedzialny za straż robotniczą przy bramie wejściowej na teren kopalni, a potem był na tym odcinku tak zwanym zachodnim, czyli od bramy kolejowej zabezpieczał teren kopalni. Tam doszło do zatrzymania 3 funkcjonariuszy. Po raz drugi spotkałem Wojtka w Białej Piski, kiedy po 10. rocznicy wydarzeń w kopalni Wujek odsłoniliśmy pomnik, a Wojtek niestety nie mógł brać w niej udziału w tych uroczystościach i zwrócił się do mnie jako do przewodniczącego Komitetu Pamięci, Komitetu Budowy Pomnika o zezwolenie na ufundowanie tablicy 9 z Wujka i odsłonięcie jej w Białej Piski na terenie parafii. No i przystąpił do realizacji swojego zamierzenia. Zbierał środki finansowe. No i zaprosił nas na odsłonięcie tej tablicy. W ten czas po raz drugi żeśmy się spotkali. Mimo że w czasie strajku nasz kontakt był bardzo krótki, ale zapamiętałem sylwetkę młodego, potężnego chłopaka. I kiedy przyjechaliśmy na rynek Białej Piski, tak to można nazwać, to skrzyżowanie ulic przed ratuszem, obok kościoła, tam na nas czekał Wojciech. Można powiedzieć, że poznałem go od razu. No i od tego czasu zaczęła się nasza współpraca. Kilka razy uczestniczyłem w obchodach rocznicowych w Białej Piski. On żył tym tematem. Robił wszystko, żeby pamięć o tych wydarzeniach na Mazurach również była krzewiona. No niestety jego robota jakby to została przerwana z chwilą jego śmierci. Dla mnie to był wielki cios, bo liczyłem na to, że ta współpraca między nami a władzami samorządowymi Białej Piski będzie się pogłębiać. Całe szczęście, że udało się, że
że włączył się do tego miejsko-gminny ośrodek kultury. Spotkaliśmy wielu oddanych ludzi, którzy ten temat kontynuują nawet po śmierci Wojtka. No i można by powiedzieć, że Wojtek zyskał, czy wychował następcę. Tą rolę jego przejęła jego córka Monika i w tej chwili ona tą całą robotę tam prowadzi. Za co im jesteśmy bardzo wdzięczni. A te słowa przekazuję z miejsca, które będzie w dniu 16 grudnia otwarciem. Nowe Muzeum Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, bo w tej chwili tak to się będzie nazywać, zyskuje nową szatę i otwarcie będzie miało miejsce 16 grudnia. Myślę, że te słowa odtworzone w czasie waszego spotkania rocznicowego pozwoli zachęcić społeczność Białej Piski, młodzież, harcerzy do odwiedzenia tego miejsca w Katowicach, bo jest to będzie miejsce szczególne i przeżycia, które tutaj można doznać, się nie da nigdzie powtórzyć. I życzę wam, żeby obchody waszej rocznicy w waszym mieście przebiegały godnie, tak jak dotychczas, z udziałem młodzieży, z udziałem parlamentarzystów, przyjaciół Wojtka Zielińskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. No myślę, że po tych 8 latach współpracy to rzeczywiście człowiek, który na tym stanowisku się odnalazł, on czuł to stanowisko, on chciał pracować, no i potrafił nawiązywać z różnymi ludźmi takie pozytywne kontakty. I z kolegami posłami, senatorami, ale również i z ludźmi, z którymi tam żeśmy często się spotykali, bo bywaliśmy bardzo, bardzo wiele razy w terenie. Nie ukrywam, no, mieliśmy 8 biura, więc chcieliśmy je obsłużyć bardzo dobrze i sumiennie i to robiliśmy. Tak? Także Wojciech, przy tym, że był sumienny, to jeszcze i dowcipny, dowcipny, z humorem chłopak, wiele razy rozbawiał towarzystwo, także no, myślę, że trafiłem w 2007 roku, no, chyba właściwego człowieka, który jako jedyny chciał w tym czasie mi pomóc, w tej kampanii wyborczej, bo to nie było taka, to było zaskoczenie dla mnie, że zostałem umieszczony na liście i on od początku powiedział, że Marek, jestem z tobą, Marek, będziemy razem robili kampanię wyborczą i dotrzymał słowa. Ja natomiast dotrzymałem słowa, że zostanę moim dyrektorem, jeżeli zostanę senatorem. Tato, właśnie tak odwołując się do znaczenia dziedziny polityka, to mogę tylko powiedzieć jako córka, że raczej był takim politykiem społecznościowym. Bardzo dużo czasu poświęcał gminie, województwu i jakby żył tym. Ja czasami to troszeczkę byłam zazdrosna jako dziecko, bo mówiłam, że tato bardzo dużo czasu poświęca innym ludziom. Wydawało mi się, że aż za dużo czasu. Ale w pewnym momencie zrozumiałam, że to były jego wartości, których nikt po prostu nie może za żadną cenę kupić, zabrać albo jakby z niego wyrzucić na tej zasadzie. Ja myślę, bo o tym, jaki jego udział, czy jaka zasługa, czy no był naprawdę bardzo pracowitym człowiekiem i w każdej sytuacji przez te 8 lat naszej bliskiej współpracy pomagał w każdej sytuacji i przy kampanii wyborczej i przy trudnych spotkaniach z rolnikami i był nieustannie z nami, ale muszę też powiedzieć i chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że Biała Piska to jest miejscowość w całym regionie Warmii i Mazur, jednak
to nieduże miasteczko, a jednak także przy jego udziale i przy jego pomocy Biała Piska przez dwie kadencje miała senatora. I to jest też jego zasługa. Tak, rozmawialiśmy wiele na ten temat, ale tutaj może ja nie byłbym tym autorytetem. Autorytetem będzie pan Stanisław Płatek, który tam rzeczywiście był, wielokrotnie tutaj u nas bywał. No i tutaj trzeba oddać honor Wojciechowi, że jak gdyby dopiął swego, że ten kamień tych górników, którzy pracowali w tym czasie na Śląsku, i już po prostu odeszli tutaj z naszego środowiska, jednak powiedział, że będzie ten kamień, został poświęcony i to jest chwała Wojciechowi, bo to jest rzeczywiście jego zasługa. Ja myślę, że taką dominującą jakby cechą mojego taty było wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. I to jest też jakby no, taka ogromna cecha, którą jest trudno posiąść, bo jednak my ludzie zazwyczaj lubimy dużo mówić, tak? A tato zawsze wysłuchał, przeanalizował sobie i to, co powiedziałam wcześniej, ta empatia zawsze, pomimo nawet błędów, które gdzieś tam były popełniane w otoczeniu, nie przekreślał ludzi, nie oceniał, tylko próbował się właśnie wczuć, czemu tak postąpił, zrozumieć to, a dopiero później jakby starać się wywrzeć wpływ na tą osobę. Tak, Wojtek to był bardzo dobry człowiek. Lubił rodzinę, chwalił się rodziną, był dobrym kolegą, był bardzo dobrym współpracownikiem. To po prostu swój chłop. Pamiętam, jak jeździliśmy wspólnie razem z senatorem Konopką i właśnie z Wojtkiem na Litwę pomagać Polakom na Litwie, to on był bardzo uczynny i bardzo pomocny. Zresztą w swojej działalności takiej publicznej był też dobrym społecznikiem. Pamiętał o ludziach, którym trzeba było pomagać. Potrafił rozmawiać z ludźmi, potrafił rozmawiać z ludźmi i na rynku, i potrafił rozmawiać z ludźmi wysoko postawionymi, argumentował. Potrafił również rozmawiać, jak trzeba było, z księdzem biskupem, więc to był naprawdę właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wojtek potrafił słuchać i liczył się oczywiście ze zdaniem ludzi. Przecież w swojej historii był i wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność Regionu Suwalskiego. Był także radnym miejskim. Był współpracownikiem senatora Konopki, moim współpracownikiem. I potrafił słuchać ludzi, wyciągać wnioski, argumentować, pomagać. To był naprawdę bardzo dobry, solidny człowiek przygotowany do życia, także trudnego życia, do podejmowania trudnych decyzji, także do argumentowania w różnych trudnych, skomplikowanych sytuacjach. Przede wszystkim Wojtek jest osobą godną naśladowania. Te wszystkie jego cechy, te wszystkie jego wartości, które niósł ze sobą i to, co tak naprawdę przez tą swoją działalność udało mu się zrealizować, to po prostu trzeba o tym pamiętać, o nim mieć dobrą pamięć. Był dobrym człowiekiem, był tkliwym ojcem rodziny, był uczestnikiem trudnych wydarzeń w kopalni Wujek i był bardzo dobrym człowiekiem. Często to powtarzał, i to szczególnie tym, którzy, jak był tam gdzieś w szpitalu, którzy czekali na operację, wyrostka, czy tam jakiś zabieg, no to twierdził, że tak, mówi, lekarz przychodzi z nożem, oczywiście próbuje naciąć, nóż jest tępy, wychodzi na próg, ostrzy go i wraca z powrotem, no i oczywiście wszyscy pękają śmiechem, ale z bólu nie mogą wytrzymać, a Wojciech po prostu poważnie to mówi. No taki Wojciech był po prostu. A to tylko jeden z przykładów. Taki jeden żarcik może, który przychodzi mi na myśl, to było stwierdzenie, wchodząc do takiego naszego domu, pierwsze słowo, które rzucał,
do mojej mamy skierowane: mama, pasz mi kawę na uspokojenie nerwów. Po każdym spotkaniu. O tak, to była jego domena. Potrafił sypać dowcipami, anegdotami jak z rękawa. Potrafił, był duszą towarzystwa, potrafił rozbawić nawet czasami w dosyć stresujących sytuacjach. Rzeczywiście anegdotami rozładowywał te trudne, skomplikowane sytuacje. Nawet tak krytycznie wobec swojej sytuacji czasami rozśmieszyć. Powiedział, że jego rodzina to na przykład jest bardzo wszechstronna, bo w rodzinie ma i księdza, i policjanta. Mój mąż był człowiekiem z poczuciem humoru. Kochał rodzinę, w której się urodził i którą sam założył. Kultywował i szanował korzenie rodzinne ze strony swojej mamy i swojego taty. W życiu kierował się dobrem drugiego człowieka. Nie był obojętny na krzywdę ludzi, którzy byli dotknięci biedą, brakiem pracy, prześladowaniem politycznym na arenie zawodowej czy w życiu prywatnym. Był szczery, lojalny, oddawał samego siebie dla dobra sprawy. Pamiętam, jak leżał w klinice w Białymstoku i czekał na operację wszczepienia bypassów. Zorganizował pacjentom leżącym na nim wieczór wyborczy. Opowiedział mi o tym pacjent. Były to wybory do Sejmu i Senatu roku 2011. Kandydowali wówczas jego przyjaciele, Marek Konopka i Andrzej Orzechowski, których wspierał, pomagał i kibicował im. Wówczas też nie myślał o sobie. W polityce też nie miał siły przebicia, chociaż ubolewał nad tym. Był prawdomówny, nie składał deklaracji bez pokrycia, dlatego też wyborcy nie cenią takich ludzi. Obietnice to jest coś. Scenę polityczną śledził uważnie. Umiał przewidywać sytuacje, które mogą wydarzyć się w naszym kraju bądź też w naszej małej ojczyźnie, którą jest gmina Białapiska. Był człowiekiem z charyzmą, ale w głębi duszy był wrażliwy i uczciwy. Nie wstydził się wyznawać mi miłości. Po przeżyciu wspólnie 5, 10, 20 czy 30 lat. 3 maja bieżącego roku minęła 4. rocznica śmierci, a ja wciąż o nim myślę i wciąż mi go brakuje. Kończę mottem. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Wszystkim jego przyjaciółkom, przyjaciołom, koleżankom, kolegom, sąsiadom, znajomym, rodzinie serdecznie dziękuję za przybycie. A organizatorom tej zaszczytnej uroczystości pragnę podziękować dwukrotnie. Wiem, że Wojtek jest obecny duchem i cieszy się, że tutaj jesteście.